Cześć, witajcie na Stadionie Legii w Warszawie. Dzisiaj będziemy oglądać tutaj laptop Lenovo YogaBook 9i. Laptop, który narobił sporo hałasu na tegorocznym CES-ie. Jak on się sprawuje, przekonacie się już za chwilę. Zapraszam, chodźcie ze mną. Lenovo YogaBook 9i po raz pierwszy mogliśmy oglądać na targach CES na początku tego roku. Teraz trafił do sprzedaży także w Polsce, co było okazją, by przyjrzeć się mu bliżej. YogaBook zdaje się wpisywać w trend składanych laptopów, ale ma jedną dość wyraźną różnicę w porównaniu do chociażby modelu Asus ZenBook 17 Fold. W miejscu zgięcia nie ma ekranu, a zamiast niego ustawiono soundbar Bowers & Wilkins. De facto dostajemy więc laptop z dwoma 13-calowymi dotykowymi ekranami OLED. Jak wskazuje producent, to pierwszy taki model na świecie. Mimo wszystko to cały czas będzie bardzo fajna hybryda, bo jest to też sprzęt bardzo mobilny. Zaledwie 1,4 kg wagi. No jakbyśmy chcieli wziąć dwa monitory, no raczej byłoby ciężko. Jakbyśmy chcieli wziąć dwa laptopy, też byłoby ciężko. Dlatego właśnie to jest coś, co wyróżnia ten sprzęt, co czyni ten sprzęt innowacyjnym i co, tak jak wspomniałem wcześniej, daje dużo większe pole do manewru, bo kiedy trzeba, możemy się rozłożyć. Jeśli rozłożymy go do tego trybu waterfall, to jakby widzimy, że on faktycznie jest, tam solidna baza nam się buduje, ale w momencie, kiedy chcemy złożyć go do tego standardowego trybu laptopa, no to mamy cały czas fajny, mobilny, poręczny sprzęt. Dwa ekrany to szansa na lepszą produktywność. Maksymalna jasność wynosi do 400 nitów, a deklarowane pokrycie palety DCI-P3 to 100%. Ale jak takie małe rozmiary laptopa wpływają na jego wydajność? Miniaturyzacja jest naszym sojusznikiem w tym przypadku, bo jakby nie idziemy tutaj na żadne kompromisy. W środku mamy 1-terabajtowy dysk SSD, mamy procesory Intel Core 13 generacji i 5 bądź 7, tutaj już w zależności od tego, co konkretnie będziemy potrzebować, i 16 giga pamięci RAM, więc to nie jest w żaden sposób konfiguracja tabletowa, tylko to jest pełnoprawny laptop, na którym naprawdę możemy robić wydajne rzeczy, a to wszystko zamknięte właśnie w tej 13,3-calowej obudowie. Małe rozmiary wymusiły jednak kilka cięć. Laptop posiada zaledwie 3 gniazda USB-C Thunderbolt. W pozostałych przypadkach, jak dodatkowa myszka, wyjście mini jack na słuchawki czy port Ethernet, to coś, co trzeba będzie obejść bezprzewodowo. Ale przy zakupie tego laptopa otrzymamy w zamian kilka ważnych akcesoriów. Mamy rysik. 4096 poziomów nacisków, więc też możemy do jakichś tam graficznych zastosowań go wykorzystywać. Oprócz tego mamy ten folio stand, czyli właśnie ten stand, który pozwala na ustawienie komfortowe laptopa i jednocześnie to służy jako case na klawiaturę, która też jest w zestawie. Klawiatura Bluetooth, którą też można właśnie magnetycznie połączyć z urządzeniem YogaBook, także te wszystkie rzeczy od razu dostajemy w zestawie i jakby jesteśmy wyposażeni, żeby w pełni wykorzystywać już potencjał tego, który daje nam ten sprzęt. Co ważne, zarówno z myszki, jak i z klawiatury możemy korzystać też za pomocą konkretnych gestów, które wywołują oba narzędzia na ekran laptopa. Maksymalny czas pracy na dwóch ekranach to według producenta 10 godzin, dla jednego monitora to nawet 14 godzin. Lenovo YogaBook 9i trafił już do pierwszych sklepów, sugerowana cena może jednak odstraszać, bo w Polsce to prawie 13 tysięcy złotych. No i jak tam wrażenia z nowej Jogi? Jestem bardzo ciekaw Waszych wrażeń. Koniecznie piszcie o nich w komentarzach pod tym filmem. Na ten moment my już się żegnamy. Dzięki za dzisiaj, za spotkanie w Warszawie. No i do następnego. Cześć!